both know when it's right. Babe, I can ease your mind, but I want it dzień dobry, kochani, witajcie w nowym Daily Vlogu. Dzień dobry, witam, jestem. No właśnie, jestem, dawno cię nie było. Jestem tutaj. Słuchajcie, jedziemy teraz załatwić kilka ważnych spraw. Musimy przede wszystkim podjechać na pocztę, musimy podjechać do sklepu zoologicznego, kupić jedzonko dla naszych kotełków. Musimy też podjechać do Flora Point. Słuchajcie, już nam się zaczęła udzielać ta świąteczna atmosfera i nie tylko, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj mamy chwilę czasu, więc możemy podjechać do Flora Point, a podobno już się pojawiły przepiękne, jak co roku, dekoracje, więc jedziemy, zobaczymy co i jak, a później wracając do domu musimy podjechać do garażu i zabrać trochę właśnie ozdób świątecznych, które mamy tam pochowane. Także zapowiada się dzisiaj całkiem ciekawy dzień. Później pokażę wam jeszcze fajną rzecz, która do mnie ostatnio przyszła, jeśli chodzi o ubrania. No i zobaczymy jak to będzie dalej. Także zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania i mam nadzieję, że miło spędzicie z nami dzisiaj czas. Dojechaliśmy i zobaczcie na to, Flora Point jak zawsze zachwyca. Nawet mamy kolejkę. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy cane and hang a wreath on your door. It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Nie, no słuchajcie, jak co roku Flora Point wymiata, że tak powiem, najpiękniejsze dekoracje świąteczne, ta atmosfera,
Co roku tam jest coś nowego, coś innego. Nieprawdopodobne. Ten klimat, to wszystko, co tam się dzieje. Oczywiście widzicie tam z tyłu torbę. Też kupiliśmy parę rzeczy. Ale kolejka była dosyć duża, więc stwierdziliśmy, że bierzemy tylko kilka rzeczy i uciekamy. Natomiast powiem wam, że ja ostatnio mam takie myśli różne w głowie, jak to będzie w tym roku z tymi świętami, jak to będzie wyglądało, te przygotowania, ten cały klimat świąteczny. Z jednej strony już zaczynam to wszystko odczuwać, wiecie, nowe mieszkanie, chciałabym piękne dekoracje, chciałabym te święta w tym nowym mieszkaniu spędzić w taki naprawdę ciepłej, przyjemnej, rodzinnej atmosferze, a z drugiej strony ta cała sytuacja z COVID-em, te galerie, które są zamknięte, te możliwości spędzenia świąt z rodziną, jak to wszystko będzie, jakie będą ograniczenia, jak to będzie wyglądało, no cały czas daje mi do myślenia i powiem wam, że w tym roku zdecydowaliśmy się oczywiście zostać w Polsce właśnie ze względu na sytuację z COVID-em i spędzić święta po raz kolejny z moją rodziną. Natomiast nie ukrywam, że Max bardzo przeżywa tę sytuację i w tym roku bardzo chciał polecieć do Włoch, spędzić święta ze swoją rodziną. No ale niestety postawiliśmy jednak na bezpieczeństwo i stwierdziliśmy, że nie będziemy tak ryzykować, latać, przemieszczać się, w tej chwili jechać do Włoch. No i nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. Czy wy zaczęliście już przygotowania do świąt? Czy będziecie je obchodzić w tym roku? Czy będziecie wyjeżdżać? Co w ogóle myślicie o tym całym okresie przedświątecznym w tej sytuacji z COVID-em? Jestem bardzo ciekawa, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czy się martwicie, czy się nie martwicie? Jak to w ogóle odczuwacie, przechodzicie? No nie, ja nie ukrywam, że trochę się martwię, ale z drugiej strony bardzo bym chciała wyjątkowo w tym roku przeżyć te święta. No, zobaczymy. Słuchajcie, Max poleciał w tej chwili do Piccola Italia kupić parę rzeczy do domu i myślę, że będziemy już wracać. Załatwiliśmy wszystko, odwiedziłam cukiernię, kupiłam coś na weekend, byłam w Empiku, kupiłam gazety na weekend do czytania, odwiedziliśmy Flora Point, kupiliśmy rzeczy dla kotełków, Max już idzie z wielką siatą, także jedziemy. Wpadłam na chwilę przy okazji zakupów do natury po moją ulubioną farbę do włosów, farbę, którą stosuję już od dłuższego czasu i skończył mi się też płyn micelarny, więc stwierdziłam, że kupię tym razem coś nowego i wiecie co, wypatrzyłam właśnie w ofercie marki Bielenda taką wodę micelarną, detoksykującą, matującą, eko, gdzie mamy wodę kokosową, zieloną herbatę, trawę cytrynową i rzeczywiście powiem wam, że skład jest naprawdę bardzo fajny, naturalny. Zobaczymy jak się sprawdzi, czy nie będzie mnie podrażniać. Widziałam, że jest jeszcze dostępna taka bardziej nawilżająca z tej samej serii woda micelarna, ale stwierdziłam, że wypróbuję tę ze względu na to, że jest ona przeznaczona do cery mieszanej i tłustej, więc takiej jak moja. No i oczywiście wzięłam też lakier do włosów, ale nie było tego, które ja stosuję, więc tym razem wybrałam wersję 5, czyli Ultra Strong. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Zapewne większość z was doskonale zna mój przepiękny, karmelowy płaszcz od marki Holistic. Już wam go wiele razy pokazywałam. Co prawda kamera przekłamuje tutaj kolor i on jest naprawdę taki piękny, karmelowy. Ale pokażę wam teraz, co przyszło do mnie w tym tygodniu, co nowego sobie zamówiłam. No i uwaga, jest to przepiękna, dwurzędowa, wełniana marynarka. Ona też jest w kolorze karmelowym, ale jak możecie zauważyć, ten odcień jest jaśniejszy niż płaszcza. Mimo tego, że tak jak mówię, kamera przekłamuje kolor. Zaraz wam pokażę w lustrze, jak ona wygląda. To, co mi się w niej podoba, to to, że mamy tutaj 80% wełny. Oczywiście znowu idealnie wykonana podszewka ze 100% wiskozy w takim przepięknym, jasnym, złotym kolorze. No tak jak mówię, dwurzędowa.
Zobaczcie, ja ją mam w rozmiarze S, ale skontaktowałam się z dziewczynami z Holistic, bo wy też macie taką opcję, i podałam im moje wymiary, żeby dokładnie sprawdziły, czy będzie lepsza S-ka czy XS-ka. No i okazało się, że w ramionach tutaj wszystko jest ok, zaraz wam ją przymierzę. Długość rękawów też, natomiast ja zamawiając sobie właśnie tę marynarkę, wiedziałam, że ona jest troszeczkę taka oversize'owa, że ona nie do końca jest dopasowana tutaj w talii, więc będzie szersza. Ale powiem wam, że właśnie dlatego ta marynarka tak bardzo mi się spodobała, bo to jest fajna opcja, żeby nosić marynarkę samodzielnie, jesień, wiosna, być może też zima, ale przez to, że ona jest właśnie szersza, będę mogła zakładać pod nią jakiś fajny gruby sweter. Dobra, idę przymierzyć i zobaczycie, jak wyglądam. No i zobaczcie, tak prezentuje się marynarka w takim świetle dziennym. Jak widzicie, ona tutaj jest idealnie dopasowana w ramionach, długość rękawów. W tej chwili jest rozpięta, ale też zobaczcie, ona jest taka dłuższa, czyli tutaj za pośladki. Zapnę ją i zobaczycie, jak ona wygląda. O, to jest właśnie coś, o co mi chodziło. Delikatnie może jest tutaj wcięta w talii, to nie jest taki worek, ale jest szersza, widzicie? Przez to też będę mogła sobie założyć właśnie grubszy sweter i fajnie będzie to wyglądało. Teraz zapalę światło i zobaczycie, jak marynarka wygląda, no, w takim lepszym świetle, żebyście też mieli porównanie, jeśli chodzi o kolor. No dobra, i tak nam się prezentuje ta oto marynarka. Chciałam pokazać wam ją wcześniej, zanim zrobię jeszcze nowy haul na moim kanale, bo wiem, że rzeczy z marki Holistic bardzo was zainteresowały. Płaszcze, kurtki i nie tylko. No i słuchajcie, mam fajną wiadomość. W tym ostatnim tygodniu listopada, czyli od 23 do 30 listopada, mamy tydzień Black Week, czarny tydzień. No i marka Holistic przygotowała dla was fajną zniżkę, minus 20%. Tutaj wam się wyświetli teraz gdzieś na dole kod i będziecie mogły sobie z niego skorzystać właśnie w tych dniach, tak naprawdę na wszystko. Ten kod obowiązuje na wszystko. Ja akurat wam pokazuję moją nową marynarkę, ale wiem, że interesują was też płaszcze, bo pisałyście do mnie, więc minus 20% to jest fajna zniżka. No. Także tak wygląda moja nowa marynarka od Holistic. No dobrze, nie będę taka i pokażę wam jedną z ozdób, które kupiliśmy świątecznych właśnie dzisiaj we Flora Point, która będzie tutaj u nas w przedpokoju, w tym oto pięknym wazonie, który dostałam od Magdy. I to są właśnie takie gałązki. Słuchajcie, kupiłam 4. Dwie gałązki, które tutaj widzicie, takie właśnie opruszone śniegiem, i te gałązki były po niecałe 10 zł, o, dwie, i dwie takie inne gałązki, zobaczcie, jedna jest właśnie taka biel, srebro, i też widzicie, że jest tutaj, są też kryształki, które idealnie mi pasują do wystroju, o, a druga, i ta była chyba za 15 zł, i drugą taką właśnie też oszronioną, zobaczcie, tutaj z zielenią, z szyszkami, z takim zamrożonym lotem, takimi kryształkami, o matko. No zobaczcie, i ta była za 13 zł. Całość prezentuje się właśnie tak. Myślę, że fajnie to wygląda. Tutaj akurat właśnie w tym kąciku nie będzie żywych kwiatów, no ale mamy klimat już taki jesienno-zimowy. Bardziej zimowy, świąteczny, więc myślę, że fajnie będzie się to prezentowało. No i tak jak mówię, resztę ozdób świątecznych, dekoracji zobaczycie w oddzielnym vlogu. O, jeszcze wam tu pokażę. To jest oczywiście nie koniec, ale na razie tak prezentuje się właśnie ten wazon i takie oto gałązki z Flora Point.
kochanie, co robimy dzisiaj na kolację? Facciamo petto di pollo obbligato con funghi porcini. Brawo, adesso in polacco. Kurczak na grill e funghi. Funghi, grzyby. Grzyby porcini. Tak, ze śmietaną. Sos śmietanowy, sos grzybowo-śmietanowy. Jak widzicie, już tutaj się wszystko rozgrzewa na patelni. Będzie dzisiaj pyszna kolacja. Pięknie to wygląda, tak, a jak pachnie, no, to smacznego. Dziękuję. Kochani, i właśnie takim akcentem zabieramy się za kolację. Kończę dzisiejszy vlog. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!